Zabawa szampańska to jedno, my jednak pamiętamy o osobach potrzebujących, które szczególnie na święta czekały. Zapraszamy na relację. Bardzo ważne, żebyście Państwo propagowali ideę zbiórki pieniędzy mniejszych, większych, ale żebyście Państwo również poprzez swoje medialne posłannictwo otwierali serca. To piąta akcja paczek dla dzieci, choinka 2012 z Gierska, choinka. Ja bardzo się cieszę, trochę się obawiałam, że gorszy rok dla mieszkańców Zgierza spowoduje, że pieniędzy będzie mniej, że w związku z tym obdarowanych dzieci będzie mniej. Tak się nie stało, zebraliśmy ponad 8 tysięcy. Mamy masę paczek z darami mięsnymi, żywnościowymi. Mamy dużo zabawek, dużo słodyczy. I chcę powiedzieć, że nawet jeśli któryś Mikołaj nam odpadł po drodze z ubiegłego roku, to pojawili się nowi Mikołaje, którym bardzo, bardzo dziękuję. Tym bardziej, że nie są to tylko Zgierzanie. W akcję włączyli się również przedsiębiorcy z innych miast. Za to bardzo serdecznie dziękuję, bo to jest istota tych świąt, tego szczególnego dnia. Otwieramy serca wszyscy dla wszystkich. Paczki powędrują przede wszystkim do dzieci, rodzin objętych świadczeniami pomocy społecznej, ale myślę, że w tej grupie znajdą też się inne dzieci. No, to akurat pozostawiam pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej, którzy mają najlepsze rozeznanie tutaj terenów zgierskich. Paczki powędrują przede wszystkim do dzieci z rodzin najuboższych, które są pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgierzu, ale również częściowo do osób starszych, samotnych, które takiego wsparcia ze strony bliskich rodziny nie mają. Usyłają Akryśka i z nią na dziwy mieszka. Usyłają Akryśka. I z nią na dziwy mieszka i biła, tak miła, że dziuple mi musiła. I fur na małe dyszki i mieszki na orzeszki. I fur na małe dyszki i mieszki na orzeszki.
możemy powiedzieć, że osiągnęliśmy sukces, ponieważ przekroczyliśmy limit środków, które z ubiegłego roku i w tej chwili uzyskaliśmy 8300 zł środków finansowych plus dary w postaci paczek z wędliną z dwóch firm z terenu miasta Zgierza. 180 tych paczek, do tego również słodycze i artykuły papiernicze, także no, wartość zdecydowanie przekroczyła ubiegłoroczny limit. Takie akcje jak dzisiaj, podsumowanie akcji charytatywnej, są też okazją do rozwijania talentów, do pokazywania tego. No tak, właśnie. No i przez to właśnie, że ona tutaj zaśpiewa, tutaj też są dzieci i małe, i troszkę większe, zobaczą, że to jest naprawdę fajna i frajda dla tych dzieci, że mogą wystąpić i nie krępują się po prostu. Gdy śliczna panna syna kołysała z wielkim weselem, tak jemu śpiewała li, 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 laj. Jeszcze raz samo? Śliczna panna. Śliczaki? Wysała z wielkim weselem, tak jemu śpiewała. Pierwszy impuls był bardzo, bardzo spontaniczny. Moja mama, która jest radną Rady Osiedla w Zgierzu, powiedziała, że oni pomagają od jakiegoś czasu, ale bardzo w drobny sposób
tutaj dzieciakom, ale fundusze nie mogą być już dalej przeznaczane na te dzieci. Trzeba coś zrobić, Mariusz, pomóż. No i tak się zaczęło. Rok temu zrobiliśmy pierwszy raz akcję. Ja specjalnie musiałem pójść do jakiegoś show telewizyjnego, żeby udało się tą akcję trochę nagłośnić. I przez 3 tygodnie zbieraliśmy Mikołajów. W tym roku bez żadnego show w 3 dni zebraliśmy prezenty dla wszystkich dzieciaków z ośrodka. A ludzie z całej Europy, z Holandii, z Niemiec, z Anglii, z Norwegii, z Danii przysyłali prezenty. Oczywiście z Polski mamy też Mikołajów ze Zgierza, co mnie bardzo, bardzo cieszy. Jeśli chodzi o akcję z Zostaniem Mikołajem, to jest to już druga akcja z moim udziałem. Z tego co wiem, to w ogóle druga. Zostałem zaproszony przez Mariusza Kozaka i właściwie to no, świetna sprawa. Sporo uśmiechniętych buzi, twarzyczek tak na tej sali. Bardzo, bardzo, bardzo fajnie śpiewa dla tych dzieciaków. To jest druga edycja imprezy pod nazwą Zostań Mikołajem i spełni dziecięce marzenia. Pomysł narodził się w ubiegłym roku. Nie ukrywam, że we współpracy z panem Mariuszem Zagozdą, tutaj on był głównym inicjatorem, a my realizatorem tego pomysłu. Dzisiejsza akcja przerosła nasze oczekiwania, w ogóle cała akcja zbierania prezentów, tak? Tutaj rekordowy termin padł w ciągu 3 dni, znaleźli się Mikołajowie dla wszystkich dzieci w naszym ośrodku, więc to naprawdę ze zdumieniem obserwowaliśmy, jak wszyscy wpisują się na listę. Jedna z naszych koleżanek ma tu dziecko, co nas bardzo zbliżyło z tym ośrodkiem i w ramach swoich możliwości pomagamy bardzo chętnie, nie tylko jako firma, ale też pracownicy dokładamy, żeby było łatwiej.
to jest jedna z fajniejszych akcji, które organizujemy i ściąga bardzo dużo przyjaciół naprawdę i na Facebooku po prostu niesamowita liczba osób, które lubią naszą akcję, więc naprawdę jest nam bardzo miło, że tak liczne grono tych przyjaciół mamy. Także mam nadzieję, że w przyszłym roku również się spotkamy. Poprzednim razem się trochę wzruszyłem, tak, jeśli chodzi o tą sytuację, bo tu jest sporo dzieciaków, które naprawdę są wdzięczne za te wszystkie, za takie proste rzeczy, tak? Uważam, że każdy się tam dostał Pana Boga i trzeba robić z tego porządny jakiś użytek, nie tylko dla pieniędzy, ale też czasem trzeba coś zrobić z potrzeby serca. Wspaniałych świąt i bardzo, bardzo dziękuję za pomoc. Pamiętajcie o tych dzieciakach, macie ich u siebie na własnym podwórku. Szanowni Państwo, niech ten nowy 2013 rok będzie lepszy od poprzedniego. Wszystkiego dobrego.